Pragnę, abyś głębiej wniknęła w ducha mojego i żem jest cichy i pokornego serca. Jezu, cichy i pokornego serca, w godzinie Twego konania stajemy u stóp krzyża. Przez słowa skierowane do siostry Faustyny zachęcasz nas, abyśmy głębiej wnikali w ducha Twojego. Więc otwórz przed nami księgę Twej męki i ucz nas dzisiaj najtrudniejszej cnoty, jaką jest pokora. Ona bowiem pozwala nam stanąć w prawdzie wobec Ciebie, ludzi i samych siebie. Ona zwycięża naszą pychę i egoizm. Twoje życie i męka są wielką szkołą pokory, szkołą prawdy o Bogu, świecie i człowieku. Najwspanialszą lekcję pokory dajesz nam właśnie w godzinach męki i śmierci krzyżowej. Odarty z godności, upokorzony przez faryzeuszy, którzy wymogli wyrok śmierci u Piłata, opuszczony przez uczniów, umierający na hańbiącym drzewie krzyża, zachowujesz pokój i godność, bo patrzysz na swoje życie i świat oczyma Boga w świetle jedynej obiektywnej prawdy. Na tę drogę prawdy wprowadzasz także swych uczniów, aby ich nauczyć pokory, a przez to prowadzić do szczęścia, bo tylko dusze pokorne są naprawdę szczęśliwe. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, o dar pokory, abyśmy mogli poznać prawdę o swojej wielkości, a zarazem słabości, grzechu i nędzy. Daj nam także coraz głębiej poznawać prawdę o Bogu, o Jego miłosiernej miłości do człowieka, abyśmy mogli korzystać z Jego miłosierdzia i lepiej służyć bliźnim. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, by uczyli się od Ciebie życia w cichości i pokorze. Obdarz miłosierdziem naszą Ojczyznę i wszystkie narody, aby cieszyły się pokojem. O łaski nawrócenia prosimy dla grzeszników, zwłaszcza tych, którym zagraża utrata zbawienia. O męstwo w cierpieniu dla chorych i boleśnie doświadczanych. O skuteczną pomoc materialną i duchową dla bezdomnych, bezrobotnych, skrzywdzonych i będących w jakiejkolwiek potrzebie. Niech przez ludzkie myśli, słowa i czyny rozlewa się na świat Twoje miłosierdzie. Thank you.
We wszystkich intencjach modlitwy w godzinie miłosierdzia, złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem świętej siostry Faustyny, a także w intencjach Kościoła, zarządzących w naszej Ojczyźnie o moralne odrodzenie całego narodu oraz Europy, o światło Ducha Świętego i mądrość dla Polaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych, o pokój dla świata, zwłaszcza krajów, w których toczą się wojny, a także w intencjach ofiarodawców, pielgrzymów, osób polecających się naszej modlitwie, w tym sanktuarium, modlących się z nami za pośrednictwem kilkunastu rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych w Polsce i we Włoszech, odbierających transmisje ze strony faustyna.pl, ofiarujemy również koronkę do Miłosierdzia Bożego, za którą w Polsce pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. 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 Por su dolorosa pasión.
por su dolorosa pasión. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. 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 Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Uwielbiamy Cię, światłości świata, za przykład pokory i za zostawienie nam przykazania miłości braterskiej. Są one bowiem darem Twego miłosierdzia,
gdyż wprowadzane w czyn przyczyniają się do budowania pokoju i więzi międzyludzkich, a także wzbogacają nas samych, sprawiając, że stajemy się coraz bardziej podobni do Ciebie i dlatego coraz bardziej godni upodobania Bożego. Dziękujemy za Ewangelię, która jest radosnym orędziem o miłosierdziu Bożym i za dzieło świętej siostry Faustyny, które przypomina nam o biblijnej prawdzie Twego miłosierdzia. Yeah.